tak jak obiecałam, w niedzielę rusza mój kędy, moje kędy. Z okazji setnej subskrypcji na moim kanale YouTube. Jestem mega wdzięczna za słowa, przemiłe słowa. Jestem oszołomiona wręcz taką ilością wspaniałych słów. W ogóle nie spodziewałam się, że to w tą stronę pójdzie. Ja zakładając kanał, jakoś tak myślałam o dokumentacji swojej pracy, myślałam o tym, żeby pokazywać wam swoją pracę. Może nawet nie pokazywać wam, tylko w ogóle jakoś tak dokumentować, mieć to jakoś tak zdokumentowane i ten. Troszeczkę to poszło w inną stronę. Nie przeczę, bo jestem zadowolona właśnie, że z tej strony, ale do rzeczy. Wiecie, że ja będę bajać. Wiecie, że ja baję, baję i baję. Dobra, moi drodzy. Trzymam w ręce te kędy. Trzymam w ręce kędy. Pomyślałam sobie, że skoro kanał jest stricte papieżany, wiem, papieżany, niepoprawna forma, ale wiecie co? Moja przyjaciółka w podstawówce, pamiętam, dziećmi byliśmy małymi i ona zawsze mówiła papieżany i drzewiany. Wiecie, dzieciństwo. Ja już jestem stara baba, że tak powiem, ale drzewiany i papieżany ku pamięci mojej przyjaciółki. Nasze drogi oczywiście się rozeszły, bo to taka przyjaźń była, że tak powiem, dziecięca. Sami wiecie, jak to jest. Dobra, bajam znowu, bajam. Skoro kanał jest papieżany, to ja stwierdziłam, że nagrodą w kędy niekoniecznie musi być papier, bo ten papier to wy wszyscy macie na co dzień. Znacie ten papier, kochacie ten papier tak samo jak ja. Więc stwierdziłam, że w kędy weźmie udział zgoła zupełnie nic papieżanego ani nie drzewianego. Stwierdziłam, że kędy będzie tada, bransoletka z zegarkiem. Zrobiłam to własnoręcznie, tajemnicą tego zegarka. To jest odpinana bransoletka z zawieszkami, jest koniczynka, jest rowerek, jest misiu, jest taka łezka z cyrkoniami w kolorze srebrnym. Koraliki są pudrowo-różowe, zegarek sam sobie jest różowy. Tajemnicą tego jest to, że zegarek jest formą napa. Jest napem. Możecie sobie dokupywać zegarki w różnych kolorach i podpinać. Możecie sobie kupować gotowe napy i podpinać, zmieniać, aranżować swoje własne napy. To nie jest jakaś wielka sztuka. Dla kogoś, kto się zainteresuje i pogrzebie troszeczkę po internecie, znajdzie sposób na to, jak sobie ściągnąć ten zegarek i założyć zupełnie coś innego. Tak więc, moi drodzy, oczywiście osoba, która wygra w moim kędy, zostanie dla niej dopasowana ta bransoletka na rozmiar, żeby ładnie leżała. Nawet jeżeli dojdzie do, możemy się domówić i, że tak powiem, aranżację możemy troszeczkę zmienić. Nie ma problemu, domówimy się. Osoba, która wygra, będzie ze mną w kontakcie na pewno, żebyśmy się domówili, żeby kędy było w 100% jakby spełnione. Warunkiem wzięcia udziału w moim kędy jest polubienie mojej strony, polubienie postu i strony fanpage'a Magic Place i takim dodatkowym czynnikiem, możecie to zrobić równocześnie albo na YouTubie, pod tym filmikiem, albo pod postem z kędy na moim fanpage'u. Żebyśmy się mogli jeszcze troszeczkę pobawić, bo chciałabym was naprawdę trochę rozruszać, jakoś tak zachęcić do rozmów, dyskusji, rozważań. Tego jest bardzo mało na Facebooku i więcej jest hejtów i takich niemiłych sytuacji, bo każdy ma odmienne zdanie. Jak wiecie, ja szanuję każdego i spróbujemy porozmawiać trochę. Chciałabym, żebyście rzucali mi propozycje, jakiego rodzaju filmiki chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu. Teraz ważę słowa, wiecie. Boję się, że ktoś może mieć świetny pomysł. Ale w kręgach scrapbookingu, moi drodzy, w kręgach scrapbookingu, filmiki w kręgach scrapbookingu, jakiego rodzaju chcielibyście zobaczyć? Co ciekawego chcielibyście jakby
sprawdzić, przekonać się. Sami się boicie, albo nie macie materiałów, a na przykład ja je posiadam i mogłabym to dla was sprawdzić. Zobaczymy, co wam w głowach tam świta na ten czas, moi drodzy. Od niedzieli do przyszłej niedzieli rusza kędy. O godzinie 20 moja najmłodsza latorośl w postaci małego Filipa wylosuje spośród was jedną osobę. Ja dorzucę dla osoby, która rzuci jakby dla mnie najciekawsze wyzwanie, dorzucę niespodziankę. Nie będzie to nic papieżanego, obiecuję. W każdym bądź razie wyzwanie rzucone, bierzemy udział w kędy od niedzieli do niedzieli do godziny 20 przyszłej niedzieli. Robimy losowanie tej oto bransoletki. Tak jak mówię, mogę ją dopasować osobie, która ją wygra. Możemy się domówić co do rozmiaru i tak dalej, i tak dalej. Nie ma z tym problemu. A więc, moi drodzy, zapraszam bardzo serdecznie na moje pierwsze w życiu kędy. Zobaczymy, w którą stronę ono pójdzie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Wtedy będziemy organizować częściej takie rozgrywki. Zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. Na ten czas jest sobota, późny wieczór. Trzymajcie się ciepło, bądźcie kreatywni. Kocham was wszystkich niezmiernie. Będę ryczeć. Uwaga, będę ryczała. Dziękuję wam ślicznie za każde miłe słowo. Za każde słowo wsparcia i popychania do przodu. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby był mój mąż, to mnie wspiera. On mnie wspiera od wielu lat. On naprawdę znosi te moje fanaberie rękodzielnicze. Ale potrzebowałam jeszcze takiego wsparcia i kopniaka, wiecie, od kogoś, kto ma jakby wie, co nam w duszy gra i o co chodzi. Dziękuję wam ślicznie jeszcze raz. Będę ryczała, wyłączam się. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa, kochani. Pa!